Rozpoczynał się kwiecień, gdy w czwartek mój uczony przyjaciel, mistrz Marcial Senterel, zaprosił mnie wraz z kilkoma swoich bliskich przyjaciół na zwiedzanie ogromnego parku, który otacza jego piękną willę w Montmorency. Locus Solus, tak bowiem zwie się posiadłość. Natomiast powieść Locus Solus autorstwa Raymonda Russella ukazała się w roku 1914. Nie była jakimś przebojem. Krytycy obojętnie obok niej przeszli. Trochę surrealistom się podobała. Natomiast ogólnie mówiąc, jest to powieść mniej znana, tak samo jak mniej znany jest jej twórca. A warta uwagi, jest to powieść dość dziwna. Właściwie nie ma w niej fabuły. Wspomniany Canterel oprowadza swoich gości po posiadłości, pokazując im swoje dziwne wynalazki, między innymi wodę, w której można oddychać, czy wynalazek ożywiający zmarłych, a także coś, co ja bym nazwał dronem, czyli latająca maszyna, która, uwaga, z zębów tworzy ogromny obraz. A więc jest tu sporo interesujących nowelek, historyjek, których wspólną cechą jest bardzo obrazowy i drobiazgowy opis. Jak tutaj z tego kartkowania powieści widać, praktycznie nie ma w niej dialogów. Wszystko obywa się poprzez opisy bardzo dokładne, jako że wynalazki i historie, które pokazuje Canterel swoim gościom, są naprawdę niesamowite, bardzo skomplikowane niekiedy i wymagają drobiazgowej uwagi, żeby można było je śledzić. Tak więc jest to pewnego rodzaju przygoda logiczna, którą może odbyć czytelnik razem z autorem i bohaterami tej powieści. Mamy tutaj niesamowitą historię ściętej głowy Dantona, mamy rodzinne, tragiczne historie, mamy miłostki, miłości. Tak więc jest to bardzo bogata, wbrew temu, że nie ma fabuły, książka. Jednak jej styl pisania jest taki bardzo powolny. Powiedziałbym, to typowa powieść slow. Jeśli ktoś taką właśnie lubi, to zachęcam do zgłębienia się w Locus Solus Raymonda Russella, by oddać się nieśpiesznym opisom dziwnych historii toczących się w posiadłości Locus Solus. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.